31 lipca GUS prezentuje nam najnowsze dane dotyczące inflacji w miesiącu lipcu i są to dane wstępne. I inflacja zatrzymała się na poziomie 10,8%, czyli odnotowujemy kolejny raz spadek i wygląda to lepiej, ale cały czas niedobrze. Lepszy jest ten drugi wskaźnik porównujący ceny miesiąc do miesiąca, ponieważ ten wskaźnik wyniósł 99,8%, czyli jest niższy o 0,2%. To tak jakby ceny między czerwcem a lipcem nam spadły średnio o 0,2%, co możemy zauważyć głównie na produktach żywnościowych. Ogółem inflacja wynosi 10,8%, ale przyrównując te ceny w lipcu do tych z czerwca, to tak jakby delikatnie nam ceny drgnęły do dołu. Raczej jest to mało zauważalne, ale ten współczynnik wynosi 99,8%. Dlaczego tak jest? Dlatego, że żywność i napoje bezalkoholowe wzrosły nam rok do roku o 15,6%, ale miesiąc do miesiąca spadły o 1,2%. Troszeczkę gorzej jest z nośnikami energii, które rok do roku podrożały o 16,7%, natomiast utrzymały cenę w lipcu z tą z czerwca. Troszeczkę lepiej wyglądają paliwa do prywatnych środków transportu, które rok do roku potaniały, co prawda 15,5 punktu procentowego, natomiast miesiąc do miesiąca, co rzeczywiście łatwiej zauważyć na stacjach benzynowych, lekko podrożały o 0,4%, ale nie jest to jakoś wybitnie bardzo odczuwalne. Po prostu były drogie i są drogie. 10,8% to inflacja bardzo, bardzo wysoka, zdecydowanie powyżej celu. Co prawda mieliśmy inflację jeszcze wyższą, ale to nie znaczy, że ta jest dobra, ta jest bardzo zła. Zwróćmy uwagę na to, że należy już nakładać tę inflację z poprzedniego roku, czyli coś kosztowało pieniędzy X, potem trzeba dodać poprzednio lipcowy wynik, czyli 15,6% i teraz jeszcze 10,8%. Sumarycznie jest to bardzo wysoka inflacja. Przypominam, nie jest ona matematycznie dodawana, czyli 15,6 i plus 10,8, tylko najpierw powiększone o 15,6%, a potem kolejny raz o 10,8% po tym pierwszym powiększeniu. 10,8% to bardzo wysoka inflacja, ale jest to piąty kolejny miesiąc ze spadającą inflacją i mamy cały czas nadzieję, że ta tendencja się utrzyma chociażby do końca roku. W dłuższej perspektywie również ma to spadać cały czas, już przez 2-3 lata, ale generalnie do końca roku powinniśmy mieć tą pewność, że ta inflacja będzie spadać, chyba że zdarzą się jakieś nieprzewidywane zjawiska, które niestety mogą rzeczywiście wystąpić. Co niektórzy zdążyli już odtrąbić sukces, że ceny w Polsce spadają i to najgorsze jest to, że to ci, którzy za tą inflację odpowiadają, czyli odpowiadają za trzymanie jej w ryzach. Twierdzą, że ceny w Polsce spadają. Tak, jest taka sytuacja, ale tylko i wyłącznie w tym miesiącu i to jest pierwszy taki przypadek od lutego 2022, kiedy to weszła wtedy tarcza antyinflacyjna i wtedy rzeczywiście ceny troszeczkę spadły, bo już się to wszystko rozgalopowało. Spadek w lipcu cen porównując do czerwca nie jest rzeczą jakoś wybitnie niezwykłą. Wcale nie radzimy sobie zbyt dobrze. Wystarczy popatrzeć nawet na tą tabelę. Między rokiem 2005 a 2022 generalnie w lipcu i w sierpniu przeważnie mamy ceny niższe niż ten miesiąc wcześniej. Ale jest to zjawisko u nas w Polsce naturalne, że w lipcu i w sierpniu mamy ceny troszeczkę niższe. Więc hura, optymizm, że radzimy sobie z inflacją i ceny spadają, jest zbyt wczesny. Takie wnioski będziemy mogli wyciągać we wrześniu i w październiku, jeśli tam współczynnik będzie wynosił poniżej 100. Oczywiście tak się może zdarzyć, jest to realna rzeczywiście szansa na to, że we wrześniu, październiku będziemy się kręcić wokół tej setki, troszkę wyżej, troszkę niżej, ale wynik 98,8 w lipcu nie jest dla nikogo zaskoczeniem i nie jest rozwiązaniem problemu inflacji. I przypisywanie tego, że inflacja jak rośnie, to wszystko jest wina Putina, a jak spada, to jest nasza zasługa, to jest po prostu nieprawda. Ten wynik 98,8 był oczekiwany i się po prostu wydarzył. I to powinno się było wydarzyć w danych warunkach, takie jakie występują. Żeby sukcesów było jeszcze niestety mniej, możemy się przyrównać do tych krajów, które podały już inflację. I Polska z wynikiem 10,8% jest zdecydowanie liderem na ten moment w Unii Europejskiej pod względem inflacji, mimo dość dużego spadku z poziomu 11,5. Popatrzmy chociażby na drugą Chorwację, która ma wynik 7,4%, no to ta inflacja jest blisko u nas o 50% wyższa niż ta chorwacka. Później są jeszcze Austriacy z wynikiem 7% i kolejne kraje już mają nieco powyżej 6% i tak aż do 4,14%, gdzie to jest Belgia, a przyzwoitą inflację w Unii Europejskiej ma jeszcze Portugalia i Hiszpania, gdzie w Portugalii jest spadek z 3,4% na 3,1%, natomiast w Hiszpanii, jedynym kraju w Unii Europejskiej, który na razie podał dane, wzrost z 1,9% do 2,3%, chociaż
bardzo byśmy się chcieli zamienić na wzrost na poziom inflacji 2,3. 10 krajów notuje spadek, jeden wzrost. Jeżeli popatrzymy sumarycznie na strefę euro, to ta lipcowa inflacja wstępna to 5,3%, ta czerwcowa ostateczna to 5,5 punktu procentowego. Możemy też popatrzeć dalej, na przykład w Europie Islandia zawsze bardzo wcześnie podaje te dane i tam również jest dość duży i wyraźny spadek, ponieważ z 8,9 do 7,6%, czyli również dużo lepiej niż Polska. W pozostałych krajach generalnie też widzimy spadki. Z tych wszystkich krajów, które podały na razie wstępnie dane inflacyjne, to 10 notuje spadki, 2 wzrost, 1 utrzymuje to, co miał w miesiącu poprzednim. Tylko tutaj należy wziąć pod uwagę to, że nie wszystkie kraje mają takie systemy obliczeniowe w miarę zbliżone do nas, no i w miarę wiarygodne. W niektórych krajach inflacja waha się w granicach 50 lub 100%. No to do tych trudno się w ogóle przyrównywać, bo to jest w pewnym sensie tragedia. U nas takie coś się nie ma prawa generalnie wydarzyć i musimy się przyrównać do tych krajów takich ze zrównoważonymi gospodarkami. Dlatego najlepsze przyrównanie jest na przykład do krajów Unii Europejskiej, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Chin, do Japonii, wszystkich tych, które mają mocne gospodarki. We'll be right back.